Dziewiąta edycja Narodowego Czytania Literatury 2020 pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna czytają dla Państwa pracownicy Polskiego Radia Rzeszów. Akt trzeci, scena czwarta. Balladyna Monika Domino. Gralon Janusz Jaracz. Fonkostryn. Grzegorz Krasań Grafini. Ty może chcesz mi przypomnieć, że mój mąż ma prawo? Więc niech doświadcza, co mi tam. Mój Boże, gdybym ja była inną ciekawą, to, ale wy mnie nie znacie, przysięgam. Ja tak trwożliwa, że nawet w ogrodzie po jabłko z drzewa upadłe nie sięgam. Jeżeli mąż zechce. O chlebie i wodzie żyć będę Zawsze wesoła jak wrona Na cudzym płocie A nim teraz w złości Masz stary Do Gralona Oto złotówka czerwona Weź ją i przepij Albo przegraj w kości I goń za panem Powiedz, że go czekam z niecierpliwością Że łzy po nim ronie Że jedwabiami złotymi Wywlekam szarfę dla niego Gdzieżeś ty Gralonie? Odjechał pana? W nadgoplańskim boże. Nie zatrzymywał się nigdzie po drodze? U pustelnika stanął, w celi. Boże, u pustelnika? Mów, ja ci nagrodzę. Za każde słowo garścią złota, ale... Chcę uwiedzieć wszystko, rozumiesz? Wspaniale, nagrodzę ciebie, ale mów otwarcie, choćby co było okropnego, powiedz. W Boże, przez głucho zarosły manowiec pan jechał przodem na koniu lamparcie, a my gęsiora jechali za panem. Wtem nagle pański koń dał w górę słupa, jakby się spotkał z ognistym szatanem, a pan graf z konia rzekł: czuć w lesie trupa. Ojej, z przerażeniem. I co, z konia zsiadł i. Krzyknął za mną służba! I pieszo z mieczem pod wierzbę poskoczył, nam mchu leżał, a piersi mu toczył wianek żelaznych gadzin. Oh. To wróżba naszej wyprawy, rzekł graf, oto leży przed nami ścierwo zabitego tura. Ach. Dobra wróżba dla mężnych rycerzy, mówił graf Kirkor. My krzyknęli: Hura! I znowu na koń. Mówiłeś, gralonie, że trup pod wieżbą i na białym łonie. Trupa żelazne leżały gadziny? Na ścierwie tura. Nieszczęśliwa łania. To był tur-samiec. Gdzie wieżba się kłania? Ponad strumieniem? Gdzie rosną maliny? Wszak tak? Tak, panie. Blisko starca chaty? Tak. I ty mówisz, że tur rosochaty leżał pod wierzbą? Tak. Przysiąż! Dlaczego? Bo ja przysięgnę na szatana złego, że nie tur, ale broń kłamstwa żelazem. Do balladyny, dobywając miecza, tego człowieka trzeba zabić! Trzeba! Broń się! Co znaczy? Masz! O jasne nieba, zbrodnia! Grafini, napadliśmy razem na tego stadca. Czy wiesz, co to znaczy? Wiem, o mój Boże! Ja biorę połowę twojego strachu, tajemnic, rozpaczy. Co teraz zrobić, kostrynie? Mieć głowę! Tu scena się urywa, gdyż czasu nam ubywa. Już za godzinę następna na falach będzie dostępna.